Cześć, siemanko, witajcie w odcinku świątecznym 24 grudnia. No i co? Pierwsze co, to na pewno życzę wam wesołych, szczęśliwych, rodzinnych świąt, spełnienia waszych karcianych marzeń i życzeń oraz spełnienia życzeń po prostu, które sobie tam życiowych wymyśliliście, więc wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Dziś otworzymy ostatni dzień z tego kalendarza, z tego 5 paczuszek z kick-offa i może jak nam się uda i dobrze pójdzie, przyjrzymy sobie, co fajnego trafiliśmy właśnie z kick-offa. No tu ostatni dzień, 24 grudnia, możecie się pochwalić, czy dostaliście jakieś karciane upominki na święta, czy jednak nie. Bo moje karciane upominki już idą. Mówię, jest to zakończenie tej serii. Jest limited edition świąteczny 100 na 100. Piękna sprawa. Man of the Matcha, Fala i Rakiticia. No, więc moje te już idą, paczki świąteczne. Zaczynam przerzucać się powoli na karty specjalne, w sensie prizmy, mozaiki i tym podobne. Już widzimy piękną saszetkę Davidem Bethamem, czyli dwa kalendarze adwentowe zakończone dzień po dniu. Seria jak najbardziej cudowna według mnie, bo trwała całe 24 dni i ani razu nie przestaliśmy. I mamy tutaj kartę Davida Bethama, patrzcie. Legendę, 3D, piękna sprawa. Zostawiamy sobie. No i najrzadszą kartą, którą trafiliśmy, na pewno jest limitka XXL z Finlandii i Dania oraz Szwecja line-up mini, limitka zwykła. No i do tego otworzymy sobie te 5 paczuszek, 2, 5, może trafimy lewego, taki świąteczny opening trochę. Tak jak mówiłem, na cel charytatywny wpłacę pieniążki, potem mam wstawię na grupę. W tym roku wpłacę sobie na króliki tutaj w Sopocie koło mnie. Jest taki dom, który zajmuje się królikami i zbiera teraz paczuszki właśnie dla tych króliczków. Więc wy też możecie, o ile macie jakieś fundusze boczne, wesprzeć jakiś cel. Zawsze pamiętajcie, że dobro wraca, tym bardziej w święta. Niestety Van Dijk, Rice, Henderson oraz Walker. Więc tak jak mówię, życzę wam jeszcze raz wesołych świąt, spokojnych i zdrowych, bo to jest najważniejsze. No i dziękuję za to, że byliście całą serię ze mną. O, Paul Pogba. Całą serię, że byliście ze mną cały miesiąc. Mam nadzieję, że teraz no odcinków będzie na pewno mniej, nie będą codziennie, ale na pewno będzie ich sporo. De Bruyne, Jan Bednarek, go chyba nie mam. I McGinn. I ostatnia szansa na Roberta Lewandowskiego. Fajnie, jakby się trafił w ostatniej saszetce, ale coś powątpiewam. Depay, Sobol, Morata, Sołczek, Zobnin. Invincible. Pięknie. Więc jest dobra karta na koniec. Jeszcze Pau Torres, De Gea, Ramos oraz Ukraina. Więc Invincible wpadło, jedna z rzadszych kart z Nordyków. No i co wam mogę powiedzieć? Dziękuję za tą serię, mówię, teraz będziemy przechodzić na trochę lepsze karty, bo no tutaj już nie mam co zbierać, to będę tylko wymiany robić, nie będę już żadnych produktów kupować z bazowych kolekcji, no bo czekam po prostu na jakieś nowości, może jakieś update'y czy coś, ale mówię, no idzie coś, co na pewno trochę rozwali ten kanał, bo takich dobrych rzeczy nie było jeszcze na nim, ale mówię, dojdą, mam nadzieję, że po świętach już będą, to nagramy jeszcze w tym roku coś, a resztę zostawimy na nowy rok. Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, życzę wam wesołych świąt. Nie będę was długo tu trzymał, idźcie spędzać święta z rodziną, a nie u mnie na kanale. Trzymajcie się i dzięki, że jesteście. Siemanko.